Oskar doleci do słońca i mu skrzydła się stopnie i spadnie na łeb. Janusz startuje na moim skrzydle. Nukle on WRC-27. Janusz chce startować. To jest kaskader. No, ma po rybach to nawet ze 6 metrów. Piat trochę z boku, możemy być świadkiem spektakularnego lotu. Ale tak. Waldu startuje. Ale to. No, pociągnij, jeszcze pociągnij, dobra. Dobra. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. O, super. O! Pan Waldek się przykrył pierzyną, bo mu zimno. Jak się teraz tego chomonta wyplącze, skurczę. Jak było? Super, czekaj, czekaj. Fajnie. Jak było, tak? Tak. To pokaż. A dzisiejsze latanie kończymy odpalaniem flar. Tutaj pan Waldi. No, agoń! No, już, już, już. Teraz będą pierdut. Spoko, spoko. O się chuj! Aaaa! Niżej, 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 Waldek! Masz... Dobra. Wodę! Ale takie piernięcie do góry! Pięknie! Ale to... Pięknie! Ło! Pięknie! Chyba to była siódma. To była ósma. Poczekaj. Ostatnia. Teraz 8 tylko jest. Nie ma. Dobra. Jak podobało się? Podobało się. Iwan? Dobra, zaraz jeszcze jedno będziemy odpalać. Grzesiu na swoim parkocie. Pójdzie. Ładnie. Grzesiu, powie, jaki będzie tytuł filmu. Jak nie częstują, to chuj nie palenie. Nie, nie, tutaj Waldek powie, kurczę. Ile palisz? Zależy, jak częstują. I myślisz, że z Rydzykiem będziesz miał łączność? To jest ten, kurwa, motorowy, ale muszę zobaczyć, czy wyciszyło, czy nie. Nasz kosmonauta, Stefcio. Słyszysz? Nie chuja. Nie słyszę, kurwa, uszy mi się zagięły. Musisz myć. Najpierw będę krzyczał, a później będę mówił.
Najpierw będę krzyczał, a później po cichu. Józefan! No? Ja słyszę. Idę ja, bo mam z góry filmować. Solóweczka i Billy. No jary. O, Waldek odpala flary. Pięknie. Coraz bliżej. Ty no z takiej odległości spróbowałeś? Ładny chłopaki, w lewo! Chłopaki, kurczę, odpala. W lewo, bo ci spieczy! W lewo, w lewo! Walek, nie w prawo! Macierewicz, w lewo! Niedawno odpalali, nie, strzelali z łuku, a teraz... Byłeś trochę za wysoko, wiesz, ale będziesz na filmie. Panie Arku, proszę powiedzieć, bo pan chce zaraz uciec mi tutaj, kurczę. Jak dzisiaj się latało? Bardzo dobrze, 1,5 godziny. Mam nadzieję, że to powtórzę w tym roku. Tak. Drugi raz. Pod koniec roku. To już będzie 3 razy, bo teraz będzie drugi raz. Ale było okej. Okej, super. Ciągnij, 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 ciągnij. Ciągnij, babcia pomaga. Babcia pomaga. Ciągnij, 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 ciągnij! Ciągnij, ciągnij! Oli, pomóż babci! Pomóż babci! Nie w tą stronę! Biska wie? A polujesz na te muchy? Polujesz na te muchy? I co? Dało radę złapać muchę? Zwycięstwo czy porażka? Oli wie. Porażka, dałeś radę? Jesteś mój zbawca. Rodny, przewrócony. I my z panem Jankiem będziemy testować nowy Intercom BTS 2. A Janek już lata. Zapomniałem porażki. Tu zamontowałem do pana Janka kasku, no i do swojego tak na razie tymczasowo. No coś tam jest, kurwa, nie? Widzę. Janusz teraz będzie leciał na VIP. Staruszku, skrzydle. Leonardo da Vinci projektował te skrzydło, takie stare. Słyszę, jeszcze cię słyszę, 100 metrów.
ale wszystko w porządku. Dobrze, bardzo dobrze, super. Nawet dużego gazu nie ma. Oj, coś tam macie przerywało, tak trzeszczało, ale to nie znaczy, że się nie słychać. Bardzo dobrze słychać, tylko coś trzeszczy, wiesz, nie wiem, jakby z podłączeniem było problem. Mów, mów cały czas. Halo? Już cię nie słychać. Już cię nie słychać, już cię nie słychać, już cię nie słychać. 400 metrów i... No, zobaczymy, jak będziesz wracał. Tam kontrowanie to tam jest, pikuś. Ale słuchaj, teraz... No dopiero od tej odległości, można rozmawiać, bo dalej już jest trzask i zanika. Chyba okrężną drogą żeś leciał akurat, że 550. A, no to co innego, gdzie tam masz 500 metrów? Tam masz gdzieś, kura, kamieniem dorzucę do ciebie, kura. Będzie startował kolega Darko. Dawno nie latał, udało się go wreszcie wyciągnąć na latanie. Dzisiaj, no zobaczymy jak ogarnie przy bezwietrzu woksika i... Gotowy? Go! Panie Darko, jest, jest, jedziesz, 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 jedziesz! Ładnie, dawaj, 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 dawaj! I poszedł. O, Jarek idzie do lądowania. Gdzieś tam lądują. Pięknie, kurczę. Najważniejsze, że bezpiecznie, kurczę. A że na tyłku nieważne, kurczę. Stopa od solówy, znaczy od para poweru wytrzymuje Jarkowe ekscesy. Ale tam już mgła ładna wchodzi od strony Wisły, kurczę. No. Dawaj, 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 dawaj jeszcze! No dzisiaj nie było wiaterku, żeby coś tam pocudować. No. Oj. Prosto do samochodu. I do mojego kurczę Berlinga przyjechał. Ale jak przypieprzył wlotami, tak przypieprzy. Kurczę. Grunt, że jest na ziemi. O! I nasza zjawa z mgły się... Jak ci było? Jak ci było? Jest tak źle, 73 km zrobiłem. Czekaj, bo nikt nam... te zakopcowe, kurcze, fachmany z papierami nam nie uwierzą, kurczę, no. Poczekaj, jeszcze raz. 48 na godzinę średnio, nie? 48? Ale kurczę, co ręce miętoli, to miętoli, czyli z Marsku. Ręce w tych gównianych rękawiczki mi zależy. Mogłem wziąć cieplejsze. Mogłeś wziąć cieplejsze, kurczę. Sprzęcicho jak się sprawiło? Nie słyszę. Sprzęcicho jak się sprawiło? Sprzęcicho bardzo dobrze. Chwalimy Grzesia? Tak, tak, tak. Chwalimy Grigoria, że wie co zrobił, jak zrobił i tylko lać paliwo i latać. O. Lecieli nasi bohaterowie teraz, hełm nasz. Ja już chyba będzie albo konwojer, albo będzie lądował. Obawiam się, że nie.
leci Waldi. Fajna wycieczka, godzina 31, 72 km. Jak było, panie Waldku? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Panie Szymku, jak było? Rewelacja. Panie Janku, moment, moment. Jak było? Dobrze, ale akurat krótko. Zresztą w tym wieku. Poczekaj, to nie jest inaczej. Albo wcale. O, tu pan Janek już odpalił naszego grilla. Janusz się napalił na korona. Większy sprzęt. Tyle, nie? Tyle mam, żeby ten, centymetr. Słuchanie, bo ja swojego to nie znam. I gdzie się wyłącza? Generalnie tak. Tu mamy, a gdzie jest rozrusznik? Tu z boku, czerwony dźwięk. Tu jest rozrusznik, tu jest gaszenie. A właśnie gaszenie awaryjne jest tu. Ja się trochę boję, bo jego pysk jest prawie na wysokości mojej ręki. Pluto, kiełbachę byś chciał ciągnąć? On jest tak grzeczny, że nie sądzę, żeby... No to super. Muzyka, wino, kobiety i śpiew. Lodzika? Nie, lodzika to później. A pan Janek się śmieje. Lodzika z migdałami. Lodzika z migdałami. Po migdały chyba. Po migdałki. Panie Stefanie, jak dzisiaj było? No bardzo fajno, no cóż można powiedzieć, tak jak zawsze. Czyli jak zawsze. O, i o to chodzi. No.